Ignacy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Ja, jak Boga kocham, ja piszę z dnia na dzień. Właściwie tego samego dnia często. Natomiast ten tekst został napisany, myślę, no tak z półtora miesiąca temu. Jak jeszcze nie było mowy o 800+. Nie wiem, to jakiś siódmy zmysł, a może jasnowidz, albo prorok, cyco. Niedługo wybory, odrzućmy opory za przykładem mądrych podwórkowych kur. Kto więcej obieca, dołoży do pieca, ten nas skusi przed wyborczym stekiem bzdur. Jest kryzys, a nas na wszystko jeszcze stać. Ostatni taniec, najwyższy czas się zacząć bać. Pan Kaczor jest hardy, obieca miliardy, niech się kręci w kraju inflacyjny trans. Tusk musi dać więcej niż durne plus 500, bo inaczej biedaczysko nie ma szans. Jest kryzys, a nas na wszystko jeszcze stać. Ostatni taniec, najwyższy czas się zacząć bać. Lecz już za lat kilka poniosą i wilka, bo bankructwo wrzuci nas na grecki szlak. Nasz naród, choć goły, jak zawsze wesoły, będzie cieszyć się i śpiewać sobie tak. Jest kryzys, a nas na wszystko jeszcze stać. Ostatni taniec, najwyższy czas się zacząć bać. Jest kryzys, a nas na wszystko jeszcze stać. Ostatni taniec, więc 8 gwiazd i urwał nać! Jak być może Państwo się domyślają, mamy dzisiaj 23 maja i wtorek i imieniny obchodzą Jan, Michał i Iwona, a także Bolelut, Budziwoj, Dezyderia, Dezyderiusz, Dezydery, Emilia, Eufrozyna, Eutychiusz, Gwibert, Julian, Lucjusz, Symeon i Wibert. No, i wszystkiego dobrego, oczywiście. I przysłowie na dziś. Jak w maju plucha, to w czerwcu posłucha. A w majtach pielucha. I nietypowe święto mamy dzisiaj. Światowy Dzień Żółwia. No, to ja bardzo powolutku, pomimo, że dzisiaj rytmy były popołudniowe, to no, energetyczne, to ja powolutku kończę. W ogóle kończą mi się też gry półsłówek. Zapraszam Państwa, przysyłajcie mi, bo jak Boga kocham, zaraz się to wszystko już skończy. Dzisiaj już sięgnąłem po... Pogoniłem równo. Do widzenia.